Warszawa. Dnia 25 maja w wykonaniu prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 15 marca 1948 roku w wyniku zorganizowania na terenie Polski siatki wywiadowczej na rzecz generała Andersa, przygotowania zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP, posługiwania się fałszywymi dokumentami, wskazuje rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć poprzez rozstrzelanie.